Trochę poaltabowałem. No i będziemy zaczynać tą grę. W takim razie przed nami ponownie TVZ. Przed nami Slider kontra Sodon. Slider, który przypominam wszystkim, jedzie do Korei nas reprezentować na World Cyber Games, a dzisiaj gra w Gigabyte Cup o płytę główną fundowaną właśnie przez Gigabyte'a. Jak dla mnie bardzo ciekawy mecz, ponieważ Slider ostatnio bardzo mocno przyskillował i jego Protoss jest bardzo fajny. Sodon z drugiej strony, wiesz, to jest były gracz Brood Wara, którego zerg jest zupełnie inny od jakiegokolwiek zerga, którego widuję. Przynajmniej czasami. Po pierwsze, on bardzo lubi dropować, po drugie, ma takie ciekawe timing ataki, które myślę mogą tutaj zadziałać na Protossa. I zastanawiam się tutaj, jak to będzie wyglądało. Tak naprawdę, może to być pauza. Może to być pauza. Jest pauza, dobrze, bo ja akurat zacząłem pokazywać drabinkę. Słuchajcie, w drabince u góry mamy już w tym momencie Indii kontra Nerci o niedługo. Taki nam się pojedynek tutaj trafi. My już tymczasem lecimy. Chciałeś coś powiedzieć, tak? Tak. Chciałem coś powiedzieć, ale mi się tutaj. No dobrze. O. Jest okej, okay. Więc Indy będzie grał z Nerciem, natomiast Slider gra oczywiście z Sodonem. Na dole Matiz będzie wygrywał z Tefelem, ale będzie jeszcze chwilę czekał na swojego przeciwnika, bo tam troszeczkę inaczej to wszystko będzie się odbywało. Napiszę do niego. Tutaj kilka pytań zostało, zanim jeszcze gra się rozpocznie, kilka pytań zostało rzuconych. Po pierwsze, Immortale atakują tylko jedną jednostkę, ale zadają ogromne obrażenia jednostką Armored, co należy wiedzieć. Czy można Infestorem przejąć Mothershipa? Jak najbardziej i widziałem to raz czy dwa. Co ciekawe, nie wiem czy wiecie, ci, którzy mogą zadawać takie pytania, jeśli przejmiesz jednostkę Infestorem, to możesz używać jej specjalnej zdolności, czyli na przykład możesz przejąć Ghosta i rzucić na wszystkie inne Ghosty EMP, co jest totalnie, totalnie imba. W każdym razie, tak jak tutaj zostało wspomniane, Mothershipa można przejąć, tylko jest to po prostu bardzo ciężkie. Zresztą ostatnio ten zasięg przejmowania Neural Parasite został znerfiony i teraz wynosi jedynie 7 chyba kontra. Było 9, a teraz jest 7, prawda? Tak, Coś jakoś takiego? tak, Tak no. jest. Więc tutaj troszeczkę gorzej to działa. Zresztą widzieliśmy przed chwilą. Jeden blink i Infestora nie ma. My tymczasem wracamy do gry i do Sodona, który buduje Banningness już właśnie w tym momencie. Kontra jego przeciwnik rzucający Forge Expand, ale z Nexusem jako pierwszym, co Sodon już w tym momencie widzi. Tak, Baning S się robi, no i to jest taki one base swoisty. Ciężko powiedzieć, czy Olin, ale biorąc pod uwagę, że drony całkowicie przestał produkować, no to będzie miał Indy zaraz problem i to duży. Widzę, że czy on się tego spodziewa? Chyba tak, bo ta jego proba minęła. Czy zdąży tutaj zabudować? Ma już na kanona, ale nie ma jeszcze na zablokowanie O, tego przebiegną. Zabił probę jeszcze. ojejku. Jak mi się to podoba, że on zabił tą probę. Aha. Zobacz, Bardzo, bardzo, powoduje bardzo to fajnie. dokładnie, momentalnie, że nie da się domknąć tej luki. Ja myślę, że Teraz. teraz powinien zostawić tam dwa zerglingi, dokładnie tak, zamienić je w Bane'y i troszeczkę podenerwować swojego przeciwnika. Jeśli Slider nie doliczy się ilości jednostek, to będzie za chwileczkę miała miejsce ogromna tragedia. Tymczasem stara się wyłorpować jakiegoś zelota, ale tutaj te proby padają i w tym momencie te Bane'y są już widoczne. Tutaj jest bardzo mało jednostek w linii minerałów. Kanon padnie po raz kolejny. To już jest GG, to już Slider nie ma absolutnie żadnych szans, zwłaszcza z tymi Bellingami, które właśnie wpadają w proby. O mój Boże! Cóż za masakra. Czy tych probów zostało dwa? Osiem, przepraszam bardzo. Dokładnie Siedem. tak. No cóż, bardzo szybka gra. Bardzo szybka gra. Muszę powiedzieć, zaskakuje tutaj na Sodon. Naprawdę nieźle. No. Tak jak powiedziałem, Sodom potrafi zaskoczyć. Pytanie, czy lubisz truskawki? No kto nie lubi? Ja nie lubię.
What? Na, nie, no. wychodzę, absolutnie. Nara. Nie jesteśmy, nie możemy już się kumplować. Nie podawaj mi ręki. Nie, w każdym razie ja lubię. Lubię także bardzo dużo innych ciekawych rzeczy. Jedyne, czego nie lubię, to ananas. Nienawidzę ananasa. Z pasją. No dobrze, pomijmy te nasze owocowe dyskusje, natomiast zacznijmy drugą grę. No, może być tu mała niespodzianka. Ja tak przynajmniej odbieram. I gdyby udało się Sodonowi pokonać 2-0 Slidera, zobaczymy, czy tak się stanie czasami, że nie wiem, jak obstawiasz, czy Sodon tutaj może... Wiesz co? No to jest Aldarim, to jest coś bardzo dużego. Ja się zastanawiam, bo Sodon z jednej strony widziałem kilka jego gier i to by był, może być dosyć duże ciśnienie, ale z drugiej strony Slider, no właśnie, on jest znany z tego, że bardzo zna, ma ogarnięte jakieś szybkie ataki, jakieś cheesy nawet. Że on jest znany z tego, że swego czasu troszeczkę często używał takich rzeczy, no ale wygląda na to, że nie, że będzie jednak decydował się na Forge Expand w swoim naturalu i będzie starał się grać bardziej ekonomicznie, co mu się bardzo chwali. No i właśnie, teraz na pewno po pierwsze Sodom będzie musiał to wyskautować i pytanie brzmi, jak na to zareaguje, wiesz. Widzieliśmy to w grze Indie kontra User i User zareagował podwójną expą. Czy to samo zrobi Sodom? No zastanawiam się, naprawdę się zastanawiam. Zobaczymy. Slider widzimy już odkrywa lewy dolny róg, tam oczywiście nie ma Sodona, jeżeli będzie dalej podążał zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to odkryje go bardzo, bardzo późno, no ale również i Sodonowi za szybko nie uda się odkryć swojego przeciwnika, widzę, że on tutaj też bardzo spokojnie, na razie 14 dronek, więc czy będzie spawning pool, czy coś innego, ja mam wrażenie, że on tutaj może zagrać bardzo, nie, jednak 15 hacza, chciałem powiedzieć, że może tutaj się obawiać jakiegoś chęci zemsty ze strony Slidera. No ale jest Forge i chyba tutaj Slider jednak będzie coś kombinował, albo obawia się cheesa jakiegoś mocnego ze strony Sodona, bo zobacz, że druga proba wysłana na zwiat. Tak jest, tutaj tymczasem Sodon rzuca 15 haczę. No i właśnie, Slider zauważywszy to, wiesz, tutaj potrzeba jedynie trzech pylonów, żeby zablokować całkowicie to przejście. Otóż i to. Zaraz zobaczymy, Slider otóż ma zaznaczonego to. Tego proba, spawnik pól jest w produkcji, ma 300 minerałów, sprawdza, nie widzi gazu, czy zobaczył ten spawnik pól, nawet się o to nie pokusił, yes! Są jednak te pylony. This is how you do it. Dokładnie tak. No i na pewno Sodom będzie musiał anulować tę ekspansję. Ja myślę, że dobrze by zrobił, gdyby anulował tę ekspansję i po prostu odbiegł tym dronem gdzieś. Znaczy on może wyczekać ją do samego końca, wiesz, tak naprawdę. Wtedy ma to sens i najbardziej osłabia to, co zrobił Slider w tym momencie, wiesz? Tak jest, bo tutaj będzie stracone dokładnie 450, znaczy stracone, wydane 450 minerałów. No właśnie, zaraz zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Jak na razie Sodon nie anuluje tej ekspansji, tutaj jest budowany ten pierwszy Photon Cannon. No i właśnie, cały czas Slider, jeszcze zaczyna od Nexusa w swoim naturalu, więc tutaj tylko będzie, już anulował ekspansję Sodon. I myślę, że Slider mógłby nawet tego kanona anulować. Mógłby, ale nie, teraz ważne jest przypilnować, czy gdzieś jakaś ukryta ekspansja nie będzie się robić u Sodona. No on, cóż, na pewno ktoś mógłby tutaj polemizować, czy to warta była gra, czy warto było ryzykować te 450 minerałów, ale jak najbardziej tak, bo weźcie pod uwagę, że późniejsza druga Hatchery powoduje, że o wiele później jest i druga Królowa zazwyczaj i creep wolniej się rozrzuca i mniej larw jest, także no... Troszkę to kopści, jeżeli mogę powiedzieć, ekonomię Zerga. No tak. No bo widać, że jest bardzo, bardzo opóźnione. Ja się zastanawiam, czy Sodon nie będzie starał się tutaj działać jakoś tak, wiesz, jakoś, że tak powiem, oryginalnie, specyficznie, żeby nie powiedzieć dziwnie. Slider tymczasem no, absolutny standardcik po tym mocnym ataku na ekonomię swojego przeciwnika. Czyli mamy Kanona, Gateway, Cyber, Forge, oraz Nexus już. Slider, no właśnie, zaraz zobaczymy. Wiesz, on na pewno musi się teraz zastanawiać, czy jego przeciwnik nie będzie robił jakiegoś dziwnego ataku, bo tak naprawdę on jeszcze nie jest w stanie wyjść z maina jeszcze.
No zgadza się. Natomiast jest bardzo szybki layer grany przez Sodona i to, nie wiem, One Base Muta? Co on tutaj może z tego layera wyczarować tak na szybko? No zbiera dużo gazu i tak naprawdę ja myślę, że dopóki Slider będzie trzymał rękę na pulsie, to bez problemu się przed tym obroni, bo tak naprawdę spójrzmy na jego ekonomię. To już jest 33 próby kontra 19 dronów jedynie. I Slider w tym momencie mógłby naprawdę bardzo fajnie się bronić przed tym. Rzuca tutaj jakiegoś sentry. Zaraz... Nie, Nidus! Nidus! To jest, to mi się podoba, to mi się podoba. I Sodon już posiada Overlorda na miejscu, na posterunku. Oj, będzie bardzo ciężko Sliderowi. Będzie bardzo ciężko Sliderowi. Tutaj jest sporo zerglingów. Czemu one w ogóle tak naprawdę wybiegają od przodu? No tak też się zastanawiam. Tu jest przejście na dobrą sprawę. Slider potrzebuje jeszcze około 40 paru sekund, żeby wybudować. No i jest Nidus. I zaraz zobaczymy, czy on widzi w ogóle tego Nidusa. Widzi tego Nidusa dokładnie w tym momencie, że powinien rzucić proby, nie zdąży nie go. Rob tego, o jejku, to mnie... Ale zobacz, że będzie robił run by'a w tym momencie, to jest w ogóle nie potrzebuje tego. I znajduje się tutaj także Queen, wyskoczył swoimi zerglingami, których tak naprawdę nie ma tutaj jakichś ogromnych ilości. Drugi robiony już w tym momencie. Jest budowany. Niesamowicie się gra położyła. To jest po prostu niesamowite. Muszę przyznać, że Slider został złapany tutaj w pozycji nie do pozazdroszenia. Jest Cryptumor, który będzie na ofensywny Cryptumor. Więcej zerglingów. Belling też powinien za chwileczkę się tutaj pojawić. I to jest powtórka z rozrywki, z gry rozgrzewkowej. Nie wiem, czy ty ją widziałeś. I to było Indie kontra Zylcu. Ale powiem tak, Festival. Ta gra się jeszcze nie kończy. Tak. Slider ma więcej probek. Teraz tak, jeżeli straci tego Nexusa, będzie miał rzeczywiście duży, duży problem. I chyba to się niestety stanie, ale to jeszcze nie jest koniec gry, bo Sodon, ta druga tak H4 jest dopiero teraz uruchamiana. Musi oczywiście uważać Slider tutaj, zerglingi. Oj, co my mamy? Wyszedł mi StarCraft. Ach. Sorry. No niestety, jesteś zapowany, stało, tak. Ale... Chwilę. Okej, przeproś tam. Tak, przepraszam. Zeta dropuje. No, ja już włączam z powrotem, ale no niestety nie będę mógł się dołączyć do gry. Ale tak jak mówisz, jest to bardzo... Źle to wygląda dla Slidera, który do tego jeszcze w tym momencie traci swoje jednostki. Ja widzę to bardzo, bardzo cienko, bo on zniszczy tego Nidusa, myślę, ewentualnie. Ale no właśnie, co dalej? No ja powiem tak, nie ma już oczywiście Nexusa, Slider robi pierwszego Immortala, zniszczył tego Nidusa, którego ma w mainie, ma tutaj jeszcze w tym momencie Sodon 13 zerglingów, nie, 11 zerglingów, łapie jeszcze pylony jakieś, próbuje tutaj zadać jakiś damage, uda mu się złapać jeszcze jednego pylona, ja mam wrażenie, że Slider tutaj spróbuje go jakoś bardzo, bardzo mocno zaatakować za momencik. No, łapie te zerglingi, traci tutaj jeszcze centry, traci pylona jeszcze jednego, dwa zerglingi już tylko pozostały, więc drogo naprawdę sprzeda te zerglingi Sodon. No i teraz wyczyszczony został cały main. Slider ma w tym momencie tak, 4 zeloty, 2 centry, jednego stokera, jednego immortala i wychodzi ze swojego maina. Warpuje kolejne 2 centry, jednego zelota. Co na to wszystko odpowiada Sodon? Sodon ma jednego spycrawlera gotowego w mainie, znaczy w naturalu, i dwa dodatkowe budujące się jeszcze. No i powiem ci szczerze, że może mieć problem z wybronieniem się przed tym atakiem. Teraz robi się spyry, 16 zerglingów. Zerglingi nie są, wydaje mi się, dużym problemem dla armii Slidera w tym momencie, który niestety nie posłał proby z tą swoją armią. No i teraz jest już na przedpolu bazy u Sodona. Te dwa spinecrawlery za sekundkę skończą się budować. Immortal jednego z nich już bardzo mocno poranił, zanim ten jeszcze zdążył się wykruć. Jest transfuzja zagrana na tego spinecrawlera. Zeloty w tym momencie atakują. Jeden spinecrawler pada. Traci dwa zeloty w tym momencie Slider. Zerglingi wychodzą i robi się jedna mutaliska. Tak jest. Tak, jedna bohaterska mutala. Co teraz będzie robił Slider? Warpuje u siebie w mainie 4 zeloty i dopiero teraz będzie maszerował do przodu.
zobaczymy, co dalej, bo za sekundkę kolejne mutale w produkcji, kolejne zerglingi. Mnie się wydaje, że Slider dalej dysponuje tutaj armią, która naprawdę może bardzo mocno przycisnąć swojego przeciwnika. Teraz próbował wyciągnąć jednego Spinecrawlera, został prawie otoczony przez zerglingi. Ten Immortal ma już tylko 70 HP, ale dalej mocno stoi. Dwie królowe tutaj go targetują, próbując zniszczyć. No ale teraz dochodzi jeszcze 8 zelotów od Slidera i to jest tak naprawdę dwie królowe, dwie mutaliski i wszystko, i 3 Spinecrawlery. To jest to, co posiada Sodon. No i teraz te poranione jednostki Slidera zostały stargetowane, bądź też akurat przypadek trafił, że właśnie je obrały sobie za cel Spinecrawlery. No i Slider cofnął się, straciwszy kilka jednostek. Ten jego atak wytracił impet. Robi się tutaj pylon. Jednocześnie tak, w mainie Slider niszczy tumory, chcąc odzyskać chyba pole na zbudowanie, odbudowanie swojego Nexusa. Teraz zwarpował aż chyba 8 stokerów. No i atakuje po raz kolejny. Jest tutaj w dalszym ciągu ten Immortal, on ma 10 killsów. Ile mutalisków ma Sodon? 7 mutali. Atakują, walczą tutaj drony. Padnie chyba w końcu ten Immortal, który 13 killsów zdążył zaliczyć. Pozostało tutaj w tym momencie 6 mutali kontra 3 stokery i jest ten Immortal w dalszym ciągu. Jeszcze teraz dopiero ginie. Kolejne stokery ze strony Slidera pojawiają się tutaj. Dwie mutale już tylko pozostały. Good game, pisze Slider i wychodzi z gry. No, no, no. Nieźle się no, nie spodziewałem porobiło. Się. Nieźle nie się spodziewałem porobiło. Się w ogóle. Muszę się przyznać. Tak, ja szybciutko muszę update'ować drabinkę w takim razie, bo będziemy mieć w takim razie user kontra Slider.